Siemano wszystkim! Chłopaki, chciałem was wszystkich poinformować o tym, że w sobotę o 20 rozpoczynamy live'a, można powiedzieć, charytatywnego, coś w tym rodzaju, razem z Tomkiem z kanału AgroKojot, proszę państwa. Także będzie wesoło, będą atrakcje, a w sumie atrakcje to będą w sumie dzięki wam, prawdopodobnie, bo będziecie musieli sobie, znaczy tak, będziecie musieli ogólnie napisać jakieś pytania, wyzwania może, tylko bez całowania. Ja Tomka nie pocałuję, nawet nie myślcie o tym. A poza tym mnie żona by wygoniła z chaty. Także bym był wtedy bezdomnym i bym potrzebował pomocy, a po co później zbierać na mnie kasę i w ogóle. I tak ogólnie to tak. Live odbędzie się w celu pomocy, oczywiście. Tym razem troszeczkę inny kierunek dla tych, co niosą pomoc dla nas, czyli najpierw musimy pomóc tym, co niosą nam pomoc, a później następni. Także tym razem OSP, czyli dla Straży Pożarnej, o tym wam powie Szymon, czyli komendant, który do mnie napisał z prośbą o pomoc w uzbieraniu na mundury. Nie mundury, tylko jakiś ubiór, po prostu to jest jakiś ubiór. To jest chyba ognioodporny, cholernie drogie, to cholerstwo jest. No i trzeba kupę kasy, jak zwykle, ale no niestety nie na takie rzeczy. Można powiedzieć, że państwo tego nie dotuje, czyli nie daje kasy na takie rzeczy, na akcesoria, buty, ubrania. No, a to jest bardzo ważne, żeby nasi chłopaki niosąc ten pomoc, nie zginęli marnie, no kurka wodna, co tu mówić. To jest, zaraz coś zepsuję, dobra, i ten. Także żeby chłopaki mogli pomagać nam wszystkim, a jest to naprawdę, powiem wam, że nie chcielibyście robić tej roboty na pewno, bo to jakieś gałęzie, powalone drzewa, uwięziony kotek na no nie wiem, na kominie Magic. Czy tam na drzewie, czy wypompowywanie wody z tej studni. Znaczy nie studni, tylko z tej piwnicy, no, kurka wodna. Motam się, dobra, także ogólnie pomagamy. Znaczy wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić live'a. I ogólnie pod tym live'em i pod tym filmikiem dopinam wam Patronite, bo to też tam miał już wcześniej założony Szymon. I w sumie ja założyłem, znaczy tak, ja chciałem założyć konto na się pomaga, ale wyszło jak wyszło, że lepiej, żeby to zrobił po prostu Szymon, i Szymon to zrobił, czyli komendant tej straży zrobił to osobiście, założył link dzisiaj w sumie, bo ja to miałem robić, ale jakieś tam później kurka wodna, jak to się nazywa, prawo, kurde, no wyszło mi z głowy, Holender jak zawsze. To, żebym mógł prowadzić tą zbiórkę, a ja nie chcę tej prowadzić zbiórki, tylko po prostu to on w sumie, prościej jest po prostu, żeby to on prowadził tą zbiórkę i będzie lepiej. No, czyli on ogólnie pójdzie od razu na ich konto i tą kasę będą mogli przeznaczyć sobie na ubrania. Znaczy tą kasę, oczywiście będzie ta kasa. No, mam nadzieję, że na tym live'ie postaramy się, żeby jakoś pomóc chłopakom z tej straży. Także trzymam kciuki za was. A teraz o tym wszystkim opowie wam Szymon. A ja się, Holender, jak zwykle rozgadałem. Co za ze mnie gaduła jest i w ogóle. Ale ciekawe, co to się będzie działo, jak będzie AgroKojot razem dwóch youtuberów się spotka w sobotę. Weekendzik. Yes we can. He goes, yes we can. Witam. Jestem naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepczynie. Wraz z ruchami chcielibyśmy nieść wam pomoc. Lecz jak sami wiecie, sprzęt pożarniczy jest bardzo drogi. Priorytetem dla nas w tym momencie jest pozyskanie piaskowych Nomexów, które niestety bardzo dużo kosztują i nie stać nas na nie. Na genialny pomysł wpadło dwóch youtuberów, Eddie Farmer i AgroKojot, którzy już w najbliższą sobotę chcą poprowadzić live charytatywny na rzecz naszej jednostki. Także z tego miejsca serdecznie was na niego zapraszam. I chciałem wam powiedzieć tylko jedną
jakże ważną i znaną maksymę. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. My pomożemy zawsze i bezinteresownie. A ty?